jakie to będą utrudnienia i jakie prace będą trwać wkrótce przy ulicy Buforowej? Przy ulicy Buforowej już od jakiegoś czasu przygotowujemy się do przebudowy wiaduktu kolejowego i jednym z ważnych elementów tej przebudowy jest rozebranie starej części wiaduktu. Co ważne, jest wiadukt będzie tak budowany, tak robiony, żeby nie utrudniać ruchu, zarówno utrzymać ruch kolejowy, jak i ruch samochodowy. Jednakowo ze względu na bezpieczeństwo, no musimy na chwilę ten ruch przymknąć i na czas demontażu tych elementów znajdujących się bezpośrednio nad drogą będziemy po prostu musieli ulicę Buforową zamknąć, żeby tego ruchu nie mnożyć jakby bez potrzeby. Zamknięcie nastąpi w nocy, w weekend. To jest weekend 16, 17 i 18 lutego. W nocy z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek. Po prostu wtedy będzie ruch zamknięty. Będzie objazd przez Konduktorską i Morwową, tam przez Brochów. To jest objazd dla samochodów do 3,5 tony, ponieważ samochody cięższe będą musiały od Ronda i Wiwinach jechać przez obwodnicę wschodnią i Wrocławską Opolską do Armii Krajowej.